Hej, hej, z tej strony Kaspi i jak coś jesteśmy z powrotem w Hoju Czwórce, gdzie będziemy tutaj tworzyć z powrotem to państwo, które chcemy. Czyli Kajzera Włości, albo Cesarza, jak to woli. Więc no cóż, zobaczymy sobie jak to wyjdzie. Mam przynajmniej taką nadzieję, że będzie dobrze. Dobra, odzyskajmy tron dla Kajzera, teraz weźmy sobie niemieckie dziedzictwo usuniemy. Szczerze to średnie takie to jest. O! Syria kontra Jordania. Kto zwycięży? Raczej Syria. Pod tym względem patrzę. No, raczej Syria zwycięży. No cóż. Chorwaci tutaj zwyciężyli w tym miejscu. Konserwatyści, okej. Okay. Ale i tak już Hohenzollerowie już i tak mają większość w rządzie, popularność w rządzie, o może tak bardziej powiedzmy. Przynajmniej tyle dobrego. Jeżeli mówimy tutaj o zrobieniu rządu monarchistycznego, to wtedy jest ok. Dwa Kongo wojnę toczą, ale to Kongo niby jest bogatsze niż to, a ci mają pełno zasobów naturalnych u siebie, a ci mniej jakoś im lepiej to szło, ale dobra. W sensie mówię tutaj ogólnie. Dobra, ale nie dzisiaj. Okej, okay, dzięki za to, że jedną stabilność dostajemy dodatkową. Lepszą artylerię, tutaj weźmy sobie to ogarnijmy. Tutaj to rozwiązanie tego zmienimy. I co tutaj możemy wziąć? Chwila, 2001, to mógłbym sobie samolociki lepsze zrobić, o. Zawsze to coś. Dobra. Miejmy nadzieję, że Polacy mi nie spuszczą w piernicz, bo czasami potrafili. Głównie dlatego, że mają nawet dużo tych jednostek na samym starcie. Ja mam mniej niż oni, ale mam więcej fabryk niż oni, więc to też jest inaczej. Ja mogę produkować więcej rzeczy. Głównie pod tym względem patrzymy tutaj. Nie potrzebuję tego naprawdę, więc tam się nie przejmuję. Zmieńmy umowę na ropę. Przynajmniej tyle dobrego pamiętałem, że w tym okresie było coś takiego, więc tyle wygrać. Shredder, ty wracaj tam do żółwi ninja, do nagrywania żółwi ninja, nie? Czy to nie ten Shredder, ha? Ha, ha. Dobra, wyjdziemy z Unii Europejskiej, czyli będzie to francusko... angielska unia już. Taką, co zawsze oni chcieli. Dobra, elastyczną defensywę sobie ugarnijmy. Co tutaj mamy? Jeszcze coś mógłbym sobie wbić tu? Okej, okay, zobaczmy. Czy coś tutaj mamy? Takiego fajnego political gain? Nie za bardzo. O, szczerze? Nie widzę tutaj za bardzo ciekawych rzeczy takich. Nie konserwatyści. To weźmy sobie to, żeby mieć więcej punktów i jeszcze po prostu dodatkowe jedności narodowej.
Aha, więcej ropy powiadacie. No dobrze, więcej, więcej. Oh my god, jest 3000. No to Afganistan, powiem wam jedno, macie problem. No chyba, że Amerykanie uzyskają jakiś port lotniczy, chociaż nie wiem. Ciężko mi się ogarnia, co Amerykanie mogą dostawać w takich grach. Że tutaj w sensie zrzuty, tutaj o to mi chodzi. A może oni mają... A, mają militarne akcesy przez to. Dobra, no, to oni mają już szansę wygrać to bardzo mocną. Okej. Okay. Ukraina z Węgrami. A nie, Węgry nie powinny atakować na Zakarpacie? Ale dobra, mniejsza. Głównie to chodzi tutaj, ale Węgrzy macie problem, wiecie? No cóż. Wow, okej. W ogóle Ukraina... Ile macie? 107... Aha, dobra. To już się domyślam, dlaczego tak źle im idzie to, ale dobra, mniejsza. dobra, tutaj macie wszystkie technologie starsze. Dobra, to weźmy sobie to na razie, ogarnijmy. Aha. Okej. Okay. Niech będzie im? Takie... Really? Naprawdę? Nie mogliście ich zjeść po prostu? Jeszcze kogo tutaj bym mógł sobie wziąć? Zawsze mógłbym sobie wziąć Schleswig odzyskać. Bądź Memel. I tyle. Tak to myślę jeszcze... A, tutaj. Eupen. Też bym mógł sobie odzyskać, bo to też jest niemieckie. Stracili Niemcy po I wojnie światowej. Niemcy opuszczają Europejską Unię. Dobra, weźmy sobie to, żeby tutaj więcej monarchistów jeszcze było. I później chyba sobie wezmę to. Tak, chyba żebym mógł wziąć sobie... tutaj nowego Bismarka, ale nie. Szczerze, to nie jest aż tak bardzo tutaj mi potrzebne, więc na. Po prostu na. Z tych regionów. A, ogólnie tak, to wtedy tom i tom chyba weźmiemy i nie wiem, czy jeszcze nie Podlasie i resztę zostawimy jako puppet state'a. Przynajmniej tak trochę próbuję zagrać, jakbym był bardziej ogarnięty na... chwileczkę, roleplay, o, odgrywanie roli albo coś. Okej, okay, dzięki. Niemieckie Imperium powróciło, oh my godness, co to za twarz, co to za tutaj herb do monarchistów, what the hell? Zaraz zobaczmy, może coś tutaj będzie. O, to fajne by było. Koszt produkcji, to naprawdę by było fajne. Dobra, wezmę sobie tamtą rzecz, bo to po prostu daje mi dużo rzeczy takich podstawowych.
tańsza produkcja, co oznacza więcej wyprodukowanych rzeczy, co oznacza jeszcze lepsze, więcej rzeczy. I tyle. Dobra, weźmy ciebie, chociaż nie podoba mi się taka ilość rzeczy, które dostałem, więc masakra. Dobra, weźmy sobie... Aha, muszę tak zrobić. Dobra, to weźmy sobie więcej karabinków. Weźmy sobie, ogarniemy w stolicy i tutaj może w tym miejscu zagłębiu rury jakieś stacje radarowe, żeby nikt nie miał problemów. Dobra. Aha, Amerykanie przyjmują reformy rządu. Okej. Good job for you. Okej. I aha, tutaj guma więcej potrzebna jest. Większa zapotrzebowanie na takie super rzeczy. Okej, pokażcie mi, kiedy ja tutaj mam. Aha, czyli jeszcze troszeczkę i już będę mieć gotowe. Dobra. Aha, droga porządku została już mi się tutaj skończona, no trudno. Weźmy później po tym, myślę, że powrócę sobie tutaj coś. Dobra, ołki, to zaatakujemy Polskę, pewnie i tak będą chcieli właśnie, no chciałem powiedzieć, że oni mnie zaatakują. Nie wiem, dlaczego wy mnie atakujecie tak bez sensu, ale niech będzie. Afganistan został papetem. Okej, niech wam będzie. Dziękuję bardzo. To teraz robimy więcej przemysłu wojskowego. Albo technologii wojskowej. Aha, tutaj na wyspę Wolin. Okej. O kurde. Multirole. Okej. Weźmy sobie je. Ogarnijmy. Wow, okej. Ale mi dopierniczają Polacy. Oh my godness. Polacy, zbyt OP jesteście. Ale dobra, powoli tracą sprzęt, to tyle dobrego. Dobra, poczekamy sobie chwilkę. Ej, oddziały pancerne, to nie jest może za mocne trochę dla was? Oh my goodness, muszę się cofnąć, fucking hell. Oh my goodness, cofnij się mi stąd, gnojku mały. Dobra, okej. Dobra, teraz tak, poczekamy sobie, żeby oni stracili więcej ludzi. Okej, dobra, lepszy sprzęt wojskowy weźmy sobie. O my goodness, co wy tu kuźwa mi tu robicie?
What the fuck? Dobra, okej. Nie żebym ja coś tam mówił, ale wiecie, że to takie trochę przywalone jest. Dobra, nie tu, tylko tutaj miałem sobie wziąć i weźmy sobie w Gdańsk pójdziemy. I teraz tak, jeszcze zapomniałem o jednej ważnej rzeczy, tutaj tym. Ło, żeż kuźde. Co tu się dzieje? What the fuck? Co oni mi tu robią z tą grą? What the hell? Dlaczego oni tak się ładnie tu przebijają przeze mnie jak przez masełko? Oh my godness. Oh my godness. Dlaczego oni tak mi się przebijają przez te moje armie, ale dobra, mniejsza z tym, no trudno. Dobra, chodźcie mi tutaj, a wy weźcie tutaj, przejdziecie sobie do tego miejsca, wszyscy tu pójdziecie. Dobra, weźmy sobie częściową mobilizację, bo to według mnie jest najważniejsze. Już mogę zaktywować. Dobra. Aha, dobra, ja pierdziu, o Jezuniu. To inaczej, tu weźmy sobie... Aha. Chwila, weźmy, cofnijmy to, bo to było głupie. Jeszcze raz, ogarnijmy, bo to było głupie w tym sensie, że nie powinienem zaatakować tego jako ten odrębny atak jakby. No. Dobra, mniejsza z tym. Tutaj wszystko się zrobiło. Tak, tutaj to wszystko jest dobre. Tutaj tak, tak, tak. Tylko tutaj miałem zmienić sobie to, żebyś... Nie szedł mi tak głupio jakoś. Dobra, wy jeszcze raz pójdziecie sobie tu i tu, o. I teraz sobie zaatakujemy nimi, jak będę miał czas wtedy tu. Oh my godness, co oni mi robią z tymi jednostkami? What the fucking hell? Wiesz, oni masakrują mi moje jednostki. Wow. Okej, nie mówię nic, bo nie chcę skomentować tego po prostu. Masakra. Żebym ja tak dostawał w piernicz, to już jest masakra. Polacy na początek są bardzo OP, tutaj widzę. Ojeny. Dobra, Warszawa padła. Polska się tutaj ogarnia. Dobra. Wiecie co, zróbmy tak. Bo widzę, że właśnie mają tutaj dziurę w tym. Blitzkrieg weźmy sobie. Jasne, tu ustawcie się atakiem tu. No, dobra. Chociaż zamkniemy tutaj trochę oddziałów. Okej, dobra, świetnie. Tu dalej do Szczecina. Tu lećcie. Bo widzę, że jak tak się zrobiło, to po prostu komputer zaczął szaleć. Nie, co tu się dzieje? Co oni tu mi robią?
Dlaczego nas okrążacie i... Jebut. Przegrali. Dobra, tutaj. Co to najbliższe? I bombowiec, niech będzie sobie. Jedynie tylko muszę podziękować temu, że zrobiłem tam ten atak morski, bo bym nie wygrał tego. W sensie jeszcze nie wygrałem tego, ale już jestem bliżej niż dalej. Ej, gro, możecie trochę się wyniszczyć ich tutaj już. Dobra, zniszczmy ich tutaj, bo mnie to irytuje z tą ilością czołgów tych tu. Franciszek, ty dajesz za mocno tutaj radę. Dobra, cofnij się na razie, bo to jest serii bez sensu. Tutaj chociaż tyle dobrego. Okej, okay, to mógłbym sobie zrobić wtedy może nowego Wilhelma. Mengitsu. Aha, w Etiopii. Okej, okay, niech im będzie. Straciliście. What the fuck? Really? Aż taką armię straciliśmy? Gruzja została papetem. Niech będzie im. Aha, demokratyczny kup w tym miejscu. Niech im będzie. Dobra, tutaj, tak, tak, tak. Nie, przestań tutaj mnie atakować, bo to w serii bez sensu. Dobra, zaatakujcie tu jak już, żebyśmy nie tracili tyle. Dobra, przestań tu. Oh my god, straciłem jednostki czołgów, dobra. Nie podoba mi się to zbytnio, ale dobra, spróbujmy teraz. Ej, gro, what the fuck is that? Okej, dobra, nie straciłem chociaż tyle dywizji, tyle wygrać. Do Warszawy, atak, dobra. Wy tutaj starajcie się przestać cokolwiek atakować, bo to masakra. O ja pierdziele.
Teraz wy macie. Oh my goodness, ale żebym ja tak dawał ciała w tej wojnie, to jest masakra. Dobra, weźmy może sobie to i to. Dobra, czerwony laserek 2002, to weźmy to sobie jeszcze, tu widzę. Dobra, w miarę to wygląda. Tu atakujcie. Trzeba ich zamknąć w kolejnych miejscach, bo po prostu to jest masakra. Masakra, 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 masakra. Dookoło brzegu. Weźmy sobie wojenną ekonomię, tyle dobrego. Weźmy sobie więcej stabilności, bo to też jest dobra rzecz. Oh my godness, what the fucking hell? Dlaczego ich czołgi są takie dobre? Bo to czołgi, może dlatego. Dobra, ołki, dołki, to mi się trochę już bardziej podoba. Weźmy, odzyskajmy Berlin i tu te ziemię, dobra. Tu chodźcie mi, zamkniecie ich tu, dobra. Jakoś to wygląda, ale i tak to jest okropieństwo. Dobra, chodźcie mi tutaj, bo widzę, że trzeba was ogarnąć w inny sposób tutaj. Dobra, chodźcie mi tu, zdobądźcie to. Dobra, lecicie tu dalej. Okej, tu. Nie, tu. Tylko tu przestańcie atakować, bo to jest serii bez sensu. Nowy Wilhelm. Okej, dziękuję bardzo. Ile już w ogóle mamy? 10% światowego napięcia. Świetnie, dobra. To weźmy sobie pruskie świat, pruską świetność. Okej. Tak jak mówiłem, będę mieć straszną sytuację tutaj pod względem Polski. Nie ukrywam tego nawet. Dobra, jak wygląda sytuacja z Polską? Tak średnio, ale dobra. What the fucking hell? Dobra. Ale dobra, myślę, że zaraz skończymy sobie ten odcinek, bo już chyba mam w końcu... Ukraina znowu? Z kim teraz? A nie, dobra. UK, dobra, mniejsza? Dobra, zaraz zobaczmy, jak to wyjdzie w ogóle. Miejmy nadzieję, że już w końcu... O, dobra, okej. Bierzemy wszystkie moje ziemie, które ja tutaj miałem jako... No, tak trochę więcej weźmiemy, o, coś takiego. Wiem, że Płocka nie powinienem brać, ale... Krzyżacy tam byli, to niech sobie będzie teraz. No, i dziękuję bardzo. W końcu, ja pierdzielę, ale ja tutaj zlamiłem... Przy tym, że szkoda gadać. Dobra, weźmy sobie to na razie. I teraz tak, wysy...
to inaczej. Zmieńmy tu. I teraz wszyscy oprócz tego idźcie się przeszkolić. Wy ty też idźcie się przeszkolić, bo masakra, ale dobra. Powiem tak. To była ostra jazda, której... No cóż, Polacy to OP jednak byli, więc spoko. Więc trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. O, fajny koleś jest. Naprawdę przyjemny, taki ucieszony. Jakby stracił pół Polski, ale i tak dalej jest. W dobrym humorze. Chociaż tyle dobrego dla niego. Oh my goodness, ale boli mnie ten widok, jaki ja straciłem do tej ilości jednostek. Ale dobra, mniejsza z tym. Trzymajcie się, do zobaczenia, hej.